Polska powinna być wyspą wolności nawet wtedy, jeśli wszędzie indziej ona będzie ograniczona. Byliśmy kiedyś wyspą tolerancji w Europie, a teraz powinniśmy być wyspą wolności. Altus za 2017 rok miał jako grupa ponad 100 milionów zysku netto, w pewnym momencie kapitalizację rynkową 1 miliard złotych i mieliśmy kontrahenta GetBack, spółkę GetBack, o której pewnie wszyscy słyszeliście, która zarządzała częścią naszych funduszy sekurytyzacyjnych. To była bardzo mała część naszego biznesu. Przychody Altusa ze współpracy z GetBackiem to było 1,8% naszych rocznych przychodów. I sprzedaliśmy GetBackowi spółkę EGB notowaną na giełdzie. W 2017 roku, jeszcze przed wejściem GetBacku na giełdę, sprzedaliśmy ją za 207 milionów, nasze akcje. I potem GetBack wszedł na giełdę, zrobił prospekt emisyjny obligacji, prospekt emisyjny akcji zatwierdzony przez KNF, wszystko opisane w prospekcie emisyjnym, informacje oczywiście publiczne, 6-miesięczne due diligence prawne, finansowe, renomowanych instytucji finansowych, 100 oczu patrzyło na tą transakcję, nie było żadnego problemu, taki powiedziałbym full disclosure. No ale rok później GetBack wpadł w kłopoty płynnościowe, spółka otworzyła postępowanie restrukturyzacyjne i 31 sierpnia 2018 roku do mnie o 6 rano zapukali panowie z długą bronią. Zostałem zatrzymany, aresztowany i postawiono mi zarzut działania na szkodę GetBacku w taki sposób, że działając w interesie zarządzanych przeze mnie funduszy, funduszy Altus TFI i klientów Altusa, sprzedałem spółkę za drogo, nie będąc w żaden sposób nigdy zobowiązany do dbania o interesy GetBacku. Nie byłem ani członkiem rady nadzorczej, ani zarządu, ani żadnego komitetu. Byłem tylko i wyłącznie zobowiązany do dbania o interesy funduszy Altusa i klientów Altusa. Niemniej jednak, cokolwiek jakby dla mnie to do dzisiaj jest absurdalne, ale dla prokuratorów, dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo on nie ma nic wspólnego z faktycznym jakby sprawiedliwością, to jest jakby przestępstwem to, że się rzekomo sprzeda spółkę za drogą. Znaczy, mówię rzekomo, dlatego że ta spółka była tyle warta. Natomiast, no i zostałem zatrzymany 31 sierpnia 2018 roku. Przesiedziałem 3 miesiące w areszcie. Sąd Okręgowy w Warszawie wypuścił mnie za rzeczywiście rekordowym poręczeniem 26 osób, instytucji i osób fizycznych. I to poręczenie miało wartość 108 milionów złotych. Prokuratura się zażaliła. Po 2 miesiącach sąd apelacyjny ponownie aresztował mnie na 3 miesiące. Utrzymując to poręczenie w mocy, znaczy byłem równocześnie aresztowany przez sąd apelacyjny i było utrzymane poręczenie na te 108 milionów złotych, także 2 środki zapobiegawcze, absolutne kuriozum od strony formalno-prawnej. No i kolejny sąd okręgowy 3 miesiące później postanowił, że jednak mogę wyjść na wolność i znowu wyszedłem na wolność. Znowu spędziłem 2 miesiące na wolności w domu w Warszawie i znowu prokuratura się zażaliła i w czerwcu 2019 roku zostałem po raz trzeci aresztowany za to samo, bez żadnych nowych zarzutów, bez żadnych nowych okoliczności, cały czas w związku z tym, że rzekomo sprzedałem spółkę za drogą, podpisując się pod umową, działając w interesie moich funduszy i potem przesiedziałem kolejne 10 miesięcy w areszcie, łącznie 16 miesięcy. I w międzyczasie 2 razy po 2 miesiące na wolności, czyli byłem 3-krotnie aresztowany. To poręczenie 108 milionów złotych, żeby wam zobrazować, to rzeczywiście chyba jest, znaczy to jest jakby polski absolutnie rekord, natomiast Bernard Madoff, do którego mi bardzo daleko, wyszedł natychmiast z aresztu za poręczeniem 10 milionów dolarów. Czyli powiedzmy 38-40 milionów złotych. No ale dla polskiego wymiaru sprawiedliwości jakby widocznie te kwoty
nie miały znaczenia wielkiego i liczba tych osób poręczających za mnie. Finalnie wyszedłem na wolność w kwietniu 2020 roku. Sprawa jest absurdalna. Jestem, jakby mam status podejrzanego, nic się nie dzieje w mojej sprawie. Ta sprawa jest zawieszona w próżni. Opinia biegłych, która powstała rok po moim aresztowaniu, de facto jest dla mnie korzystna, bo potwierdza prawidłowość wycen sporządzonych przez trzy niezależne firmy, no ale to nie ma znaczenia. W międzyczasie działo się masę niewiarygodnych, nieprawdopodobnych rzeczy, żądania tak zwanego okupu, o czym pisała prasa, był taki obszerny artykuł w Pulsie Biznesu w stosunku do mojej rodziny, oczekiwanie 120 milionów złotych i wtedy Osiecki szybko wyjdzie z aresztu. Oczywiście dwa tygodnie po moim aresztowaniu przedstawiciele dużego państwowego banku przyszli z propozycją odkupienia za grosze moich akcji Altusa i moich wspólników i sugerując, że wtedy dosyć szybko będzie rozwiązany temat aresztu. Także to takie, powiedziałbym, bardzo standardy wschodnie. Natomiast no ta cała sytuacja rzeczywiście zniszczyła moją firmę, bo Altus z kapitalizacji 1 miliard złotych spadł do dzisiaj 80 milionów z aktywów, którymi zarządzaliśmy 18 miliardów. Dzisiaj w grupie Altusa tak naprawdę w ramach jakby Rockbridge TFI zarządzamy aktywami na poziomie 2,6-2,7 miliarda. Cały czas walczymy z Komisją Nadzoru Finansowego o odzyskanie licencji. Nie mamy finalnej decyzji dotyczącej zabrania nam licencji. Cały czas jest ona odraczana i odsuwana w czasie. Także walka trwa. Dzisiaj jest tak, że walczymy na jakby wszystkich frontach i rzeczywiście walczymy z tym systemem, który jest bezlitosny i od strony takiej osobistej, no bo to oczywiście mnie dotknęło potwornie moją rodzinę, ale też od strony finansowej, to znaczy mi został zabezpieczony praktycznie cały majątek i to wszystko jest w zawieszeniu. To trwa miesiącami, latami, bez żadnych tak naprawdę szybkich perspektyw na rozwiązanie tego. Jakkolwiek ja bym chciał, żeby te sprawy natychmiast wszystkie mogły ujrzeć światło dzienne. Też siłą rzeczy nie mogę o wszystkim mówić, bo cały czas mam status podejrzanego, nie oskarżonego, ale podejrzanego. W związku z tym szczegóły tej sprawy są objęte tajemnicą. Niemniej jednak rzeczywiście nikt tak nie potrafi niszczyć jak państwo. Jak popatrzymy na to szerzej, to sektor finansowy, prywatny sektor finansowy w Polsce został de facto zdewastowany zupełnie przez regulacje, przez totalnie wyolbrzymioną i wyuzdaną implementację regulacji MiFID-owskich, które weszły w Europie. Temu państwu nie są w żaden sposób potrzebne prywatne instytucje finansowe. Także one są, ja tak to czuję, wrogiem i są po tej złej stronie mocy. Ja bym powiedział, moje kłopoty zaczęły się od tego, jak wygraliśmy przetarg jako Altus na zarządzanie portfelem stabilizacyjnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej rok wcześniej jeszcze. I ktoś wtedy przyszedł do mnie i powiedział, trzeba było przegrać ten przetarg, bo w ostatniej fazie Altus wygrał z dwoma potężnymi państwowymi instytucjami finansowymi, państwowymi TFI i rzeczywiście chyba trzeba było nie dotykać tego. To tak mówię trochę przekorą, dlatego że ta branża jest bardzo kompetytywna i pewnie jakbym cofnął czas, to bym niczego nie zmienił. Dzisiaj w jakimś sensie jestem dumny z tych zarzutów, które mam i jestem dumny z tego, że jestem po drugiej stronie barykady w stosunku do tych, którzy mówią, że jest przestępstwem to, że działając w interesie
zarządzanych przeze mnie funduszy ja coś sprzedałem za drogo. Mógłbym opowiadać godzinami o tym, pewnie nie o to chodzi, tak już jesteście zmęczeni. Jak są jakieś pytania, a będę mógł odpowiedzieć, to bardzo proszę. Dziękuję. Jak nie ma pytań. Ja mam pytanie. Bardzo. Gdzie? Tutaj. Dobra. Bardzo dziękuję za jakby lekcję, bo z doniesień w prasie można wiele rzeczy jakby nie dostrzec. Mam takie jedno pytanie, czy może poznałeś Romana Kluskę? I drugie. Jak to jest, że u nas jest tak trudno, a na przykład BlackRock, Larry Fink jakoś stabilnie wzrasta, jakby czy on wygrał z jakimiś takimi zastraszaczami, czy po prostu my jesteśmy skazani w naszej tutaj, w naszym terytorium geograficznym i co masz do powiedzenia młodym, którzy wejdą w twoją ścieżkę i też nie będą żałować, ale będzie ciężko. Dziękuję. Dzięki za to pytanie. Absolutnie nie chcę się porównywać do Romana Kluski. Znacie tą jego historię z przeszłości. Są w mojej historii te jakby bardzo podobne elementy, bo ta niemoralna propozycja rozwiązania moich kłopotów tuż po moim aresztowaniu i współpracy w dziwny sposób z prokuraturą i oddanie akcji Altusa. Szczęśliwie to wszystko jest udokumentowane, także przyjdzie czas na to. Ja marzę o, troszkę tutaj wejdę na pole polityczne, marzę o komisji śledczej tak naprawdę kiedyś, żeby to wszystko pokazać, wyświetlić. Tak jak mówię, te rzeczy mamy doskonale udokumentowane, bo się nauczyliśmy od drugiej strony tego, jakimi metodami oni walczą. Natomiast tak, znaczy coś jest, wiecie co, coś jest w naszej, nie wiem, mentalności, ja nie mam czegoś takiego, ale jest coś takiego w mentalności naszej w Polsce, to, że ludzie nie znoszą sukcesu, że chcą ciągnąć w dół. I oczywiście to, co mi zrobiono w jakimś sensie, to zrobili mi moi koledzy również, z branży, z pokrewnych instytucji finansowych, państwowych. I jestem przekonany, że to ujrzy światło dzienne kiedyś. Ci duzi gracze amerykańscy, tak, oni są immunizowani. To jest tak, że i w jakimś sensie dobrze, no bo tak nie mielibyśmy w ogóle żadnej konkurencji na rynku i wszystko byłoby etatystyczne, autarkiczne i moglibyśmy tylko powierzać pieniądze trzem państwowym bankom. Także dobrze, że jest cokolwiek. Natomiast co radzę innym? Absolutnie nie poddawać się. To znaczy, wiecie co, to ja jestem przekonany, że te wszystkie rzeczy są do wygrania. Słuchaj, przepraszam bardzo, chciałbym ciebie zapytać, jak byś porównał przypadek swój do przypadku pana Grzegorza Wieczerzaka, który swego czasu też był chyba dosyć niesłusznie oskarżony o to i owo. Z punktu widzenia no, interesów rynku państwa i no powiedzmy twoich własnych, jak byś to porównał? Nie znam szczegółów, natomiast wiem, że Grzegorz Wieczerzak przesiedział 30 miesięcy w areszcie i został z wszystkiego uniewinniony. Znaczy on jest, nie ma żadnego wyroku, chyba już nie ma statusu podejrzanego ani oskarżonego. Wydaje mi się, że wszystkie sprawy wygrał i co z tego, nic z tego. Znaczy w sensie takim, ja nie pójdę tą drogą, ja obiecałem sobie, że dosłownie, może zabrzmi to górnolotnie, trochę kłócę się ze swoją rodziną na ten temat, ale wiecie co, ja poświęcę swoje życie, żeby to odkłamać, wyświetlić, pokazać.
bo nie może być tak, że prokurator będzie mówił, ile jest jakaś spółka warta i jaki jest standard robienia biznesu w Polsce. To jest niedopuszczalne. Także... Zazwyczaj jest tak, że te sprawy gospodarcze kończą się potem niczym. W ogóle jakby co do zasady, sprawy gospodarcze oparte na dokumentach, tutaj zasadność aresztów jest żadna, ale to wszystko sprowadza się do tego samego. To jest walka z systemem, który chcecie złamać. Ja dostawałem takie oferty. Panie Piotrze, pan byłby tak wiarygodnym świadkiem koronnym, pan zna tyle osób, pan mógłby tyle ciekawych rzeczy opowiedzieć. Przecież możemy się dogadać. Nigdy w życiu. Chciałbym jeszcze dopytać o temat, o którym rozmawialiśmy wcześniej tutaj przy barze. Jako Fundacja FOR zajmujemy się między innymi, też chcemy się mocniej zająć tematyką tymczasowych aresztowań. Są kolejne raporty pokazujące, jak źle działają przepisy dotyczące właśnie tymczasowych aresztowań. Chciałem zapytać, jak jest z perspektywy pana jako ofiary takich przepisów, jakie są obserwacje dotyczące w ogóle tego systemu z perspektywy, nie wiem, działania sądów, prokuratury, tej instytucji tymczasowego aresztowania w Polsce? Żeby wam zobrazować, wnioski prokuratorów przez sądy dotyczące tymczasowych aresztowań są akceptowane w 95-98%. Nie ma tak skutecznej, jakby się wydawało, profesjonalnej instytucji w Polsce jak prokuratura. No skoro ich procent trafienia to jest 95-98%, no chciałbym mieć takich zarządzających w swoim TFI, którzy mieliby taką skuteczność w doborze spółek do portfela. Także no to jest absolutnie śmieszne w tym sensie, że jest nieprawdopodobne. Taki standard w krajach Europy Zachodniej to jest mniej więcej 60-70%, co najwyżej. To wynika niestety z słabości całego wymiaru sprawiedliwości, słabości sędziów, którzy kompletnie nic nie rozumieją. A jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to już zupełnie, żeby wam zobrazować argumentem, który był użyty przeciwko mnie na rozprawie aresztowej, było to, że w transakcji, która jakby została zakwestionowana, był rachunek escrow otwarty w banku. I to słowo, jakby wyrażenie rachunek escrow bankowy było odmieniane przez tyle przypadków, żeby zrobić wrażenie na pani sędzi, która chyba nie miała zielonego pojęcia, no ale rachunek escrow był synonimem przestępstwa. Jakby procent akceptowanych aresztów przez sądy no woła o pomstę do nieba, ale to się nie zmienia i to się niestety nie zmienia na przestrzeni lat. Te sądy również działają w taki sposób, że dają wiarę prokuraturze, czy jakby sędziemu jest dużo prościej zaakceptować to, z czym przyjdzie prokurator. Również dlatego, ja też miałem wyjątkowe szczęście w moich sprawach, ci sędziowie, którzy mnie aresztowali, za każdym razem to byli sędziowie delegowani, czyli tacy sędziowie, których los zależy tak naprawdę w każdej chwili od ministra sprawiedliwości, natychmiast może cofnąć ich delegację, jak na przykład mu się nie spodoba ich decyzja procesowa. Także ten system jest spróchniały i popsuty od środka permanentnie. To teraz może ja. Dobry wieczór, Tomasz Gozowski. Ja chciałem panu pierwszy pogratulować, no i też powiedzieć, że bardzo pana szanuję za to, za wytrwałość przede wszystkim, bo jako praktyk, jako prawnik też mam do czynienia ze sprawami karnymi, szczególnie karnymi skarbowymi, nie karnymi gospodarczymi, ale wiem, jaka potrzebna jest wytrwałość dla takiej osoby podejrzanej, czy dla której zastosowano wobec której takiego rodzaju środki zapobiegawcze, jakie zastosowano wobec pana. Także ogromny szacunek. Dziękuję. Ale już przechodząc na taki grunt może bardziej pozytywny, chciałem dopytać pana jako praktyka rynku funduszy inwestycyjnych, jakie pan widzi szanse, mając na względzie bardzo restrykcyjne podejście KNF-u w stosunku do właśnie towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wiemy, jak teraz dostaje się po głowie tym funduszom inwestycyjnym, tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych w ostatnim czasie. Te licencje są cyklicznie odbierane, tak?
mamy kary na rynku. Czy widzi pan, że ten rynek może się rozwijać tutaj w Polsce? Czy też takie jurysdykcje jak Luksemburg, jak inne państwa Unii Europejskiej będą dla inwestorów bardziej zachęcające, korzystniejsze? Także chciałem poznać pana zdanie. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie, dziękuję za te słowa. Ja myślę, że to jest, że jesteśmy, mam nadzieję, blisko końca tej czarnej nocy, która jest wokoło. Mam nadzieję, że za rogiem jest świt i rzeczywiście dzisiaj jakby skala agresywności, sankcyjności, represyjności, szczególnie KNF-u i w ogóle regulatorów jest w ogóle bezprecedensowa. Ja jestem z gruntu, wierzę w wolny rynek, także uważam, że przetrwamy to, przeżyjemy i że to się odwróci. Natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o TFI i domy maklerskie, szczególnie jeżeli chodzi o te prywatne instytucje, czy te, które chcą się rozwijać, a nie mają wsparcia za sobą potężnych instytucji finansowych, państwowych i państwa, jest potwornie trudno. Znaczy, to jest tak, że nie było, jestem na tym rynku od 1994 roku i nigdy nie było tak ciężko i nie było tak pod górę, co jest de facto ze szkodą dla klientów, bo to jest formalnie ograniczanie konkurencji. Natomiast ja ani moi ludzie absolutnie nie myślimy o tym, żeby się wynosić do Luksemburga. To niech oni się tam wyniosą, no, nie my. Dzień dobry, Filip Lech z tej strony. Ja mam takie pytanie, bo sam też pracuję w funduszu inwestycyjnym zagranicznym, co prawda, ale jakoś nie śledzę za bardzo polskiego rynku. W ramach pracy mam relacje, powiedzmy, z polskimi funduszami, które można powiedzieć na palcach jednej ręki i spośród nich dwa w ciągu ostatnich 2 lat straciły licencję. Prezes jednego wylądował w areszcie na 5 roku. O pana sprawie nie ukrywam, słyszę dopiero dzisiaj pierwszy raz, więc no, próbka jest może niewielka, ale statystyki dość są intensywne. I chciałem się zapytać, bo skoro pan siedzi w tym, więc pewnie zna pan większość ludzi na tym rynku, większość organizacji, zapytać, ile jest innych takich historii jak pana, o których się nie mówi. O ilu pan wie, oczywiście nie musi pan podawać, kto konkretnie i tak dalej, ale jak bardzo są to powszechne sytuacje, że te prywatnie zarządzane w polskim kapitałem fundusze są po prostu niszczone przez państwo? Znaczy, tych historii jest bardzo dużo. Bylibyście zaskoczeni, bo jakby co do zasady dla zwykłych, normalnych ludzi, takich ludzi, którzy nie mają i nigdy nie mieli nic wspólnego z jakąkolwiek przestępczością, trafienie do aresztu, to jest piekło, nie? To jest piekło przede wszystkim mentalne, takie osobiste. I bylibyście zaskoczeni, że dzisiaj w aresztach głównie siedzą ludzie za sprawy gospodarcze albo za narkotyki, ale tych, ja bym powiedział, że bardzo lawinowo rośnie liczba osób, które mają zarzuty za sprawy gospodarcze. Dzisiaj praktycznie nie można się biznesowo pomylić. Taka jest logika działań prokuratury, że nie można popełnić błędu biznesowego, bo natychmiast można mieć zarzut albo o działanie na szkodę spółki swojej albo cudzej, albo jakąś formę oszustwa, cokolwiek. Na pewno część z tego jest uprawdopodobniona i jestem ostatni, który by mówił, żeby nie ścigać przestępców. Natomiast masę jest rzeczy wynaturzonych i przegiętych. Czy dużo jest tego? Tak, jest tego dużo i gdziekolwiek się słyszy, to trochę nawiązuje do poprzedniego pytania. Dzisiaj poziom represyjności jest zupełnie niespotykany. To znaczy, dzisiaj w naszym kraju ja mam takie wrażenie, że jakby tej władzy po prostu nie są potrzebne prywatne firmy inwestycyjne, w ogóle co do zasady rynek kapitałowy. To wszyscy obserwujemy, jak przez długi czas
rynek kapitałowy i giełda była pod presją taką bardzo, powiedziałbym, polityczną, mentalną. Zresztą to się zaczęło dużo wcześniej, od pierwszego rozbioru OFE, ale skala tych wynaturzeń jest ogromna. Nie chcę przedłużać. Bo już... Nie, jeszcze ja mam ostatnie pytanie. Tak. Pozwolę sobie na ostatnie pytanie. Co pan sądzi o w miarę rozsądnych chyba ruchach amerykańskich funduszy inwestycyjnych, które obserwują, że ich rezerwy gotówkowe topnieją przy tak dramatycznym wzroście podaży w ostatnich mniej więcej dwóch latach i przynoszą te aktywa z gotówki, ze złota, z obligacji skarbowych w bitcoina. Polskie fundusze inwestycyjne tego jeszcze nie robią, a jest coraz więcej amerykańskich publicznie tradowanych firm, które otwarcie na swoim księdze aktywów wpisują posiadanie BTC. Czy pan rozważa takie ruchy lub przewiduje, że polskie fundusze inwestycyjne też w przyszłości będą zmuszone, żeby dokonać takiego przejścia? Ja myślę, że polski KNF na to nie pozwoli. Tak naprawdę wiecie, że... Dzisiaj firmy mogą posiadać przecież. Tak, ale znaczy w sensie takim rezerwy. Mówię to trochę z przekąsem. Abstrahując od tego, co kto myśli o bitcoinie, czy w ogóle o kryptowalutach, czy wierzymy w ich wartość, czy nie, czy one są warte 0 czy 100 tysięcy dolarów, to jakby tutaj od strony rynkowej to jest instrument finansowy, w który powinno się móc inwestować. Natomiast myślę, że u nas długa droga do tego. Nie jestem optymistą. Bardzo. Dzięki. Pan Piotr Osiecki. Dzięki. Brawo.